panie burmistrzu, kolejny projekt taki, który ma ułatwić życie mieszkańcom Kamiennej Góry, to toaleta, która powstanie na ośrodku wypoczynku świątecznego, to kolejny etap ożywienia tego ośrodka. Znaczy jest to kolejny etap wyjścia do mieszkańców. W tym miejscu już dawno powinna być toaleta. Jak ktoś napisał na pewnym portalu, co to za sensacja, że w mieście powiatowym powstanie toaleta. Ja bym powiedział, że sensacją było to, że do tej pory w mieście powiatowym toalety nie było. Więc zmieniamy. Zmieniamy, mamy już wyłonionego wykonawcę z dwóch ofert, które niewiele różniły się, gdy chodzi o wysokość cen, o oczekiwania właśnie oferentów. Wybraliśmy tę tańszą za 224 tysiące złotych i niedługo będziemy mogli się cieszyć z tej toalety w pełni zautomatyzowanej. Myślę, że takiej, która spełni oczekiwania osób odwiedzających zalew. I to zarówno tych, którzy tam spacerują, którzy są okazjonalnie, jak i tych, którzy będą uczestniczyli w naszych imprezach, czy ewentualnie korzystali z oferty gastronomicznej tego lokalu, który tam się już też niebawem uruchomi. To jest to, gdy chodzi o toaletę. No, były pytania oczywiście o cenę, tak? Dlaczego to tak drogo? Powiem Państwu, że szukaliśmy długo i takie są ceny dzisiaj. Takie są ceny, takie były oferty. No i zdecydowaliśmy się właśnie jedną z nich wybrać, żeby ten temat już odfajkować. Podobnie zresztą jak temat ścieżki przez zalew, którą już od lat mieszkańcy postulowali, a my w tej kadencji to zrobiliśmy i można już z niej bezpiecznie korzystać, z tego skrótu z osiedla przez zalew do centrum miasta. Panie burmistrzu, kolejną ważną inwestycją jest przebudowa jazu na naszej rzece. To jedna chyba z ważniejszych takich zadań, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpowodziową w mieście. Proszę Państwa, to jest zadanie, którego powiedzmy sobie nie widać i które nie przyniesie jakiegoś bezpośredniego efektu, gdy chodzi o poprawę komfortu naszego tutaj, gdy chodzi o nasz komfort życia. Tak? Takiego bezpośredniego wpływu nie będziemy odczuwać z tego powodu, że ten jazd zostanie wreszcie wyremontowany. Mówię wreszcie, bo on chyba ze 20 lat czekał na remont. Więc nie będzie to zbyt widoczne, być może będzie zauważalne w okresach jakichś gwałtownych opadów, czy nie daj Boże powodzi, ale tak na co dzień to jest rzecz, którą pewnie mieszkańcy nie zauważą. Natomiast ona jest niezwykle potrzebna raz ze względu na sytuacje powodziowe, a dwa ze względu na zasilanie samego zalewu, bo przy okazji naprawy tego jazu zrobimy nowe zasilanie do zalewu, które spowoduje większy przepływ wody i przez to większą filtrację, oczyszczanie się, samooczyszczanie zalewu, co jest, jak Państwo wiedzą, naszym celem ciągle jeszcze nieosiągniętym, ale cały czas robimy starania w tym kierunku, żeby go zrealizować. Więc cieszę się, chociaż oferta jest wysoka, bo jeśli dobrze pamiętam, to są prawie 3 miliony złotych i to jest potężna kwota, no ale trzeba to było zrobić. Trzeba to było zrobić, bo w konsekwencji nie tylko zagrożenie powodziowe mogłoby, mówiąc popularnie, spowodować jakieś no, niemiłe perturbacje, o tak powiem. Natomiast można by było też obawiać się o to, że w niedługim czasie moglibyśmy uzyskać czy dostać nakaz, który spowodowałby zamknięcie, proszę Państwa, zalewu. Więc to jest budowla hydrotechniczna, od której zależy przyszłość zalewu w dużym stopniu, a my z tą przyszłością mamy wielkie plany. Ja też jako burmistrz chciałbym tutaj jeszcze dużo na zalewie zrobić, więc ta toaleta i ten jazd to są dopiero pierwsze takie kroki, no i ta ścieżka już, o której wspomniałem. Panie burmistrzu, dzisiaj przebudowa jazu i modernizacja środka wypoczynku świątecznego zwanego zalewem przez wielu mieszkańców to jeden krok, a drugim chyba, który trzeba było poprosić naszych sąsiadów, to uporządkowanie tej struktury ściekowej na terenie gminy Kamienna Góra, gminy wiejskiej.
No myślę, że będziemy o tym rozmawiać z wójtem Strausem, z wójtem Patrykiem Strausem, bo trzeba to zrobić. Tam już wiele rzeczy zostało zrobionych. Ja nie znam dokładnie tak tematu jak specjaliści, jak osoby, które się tym interesują, ale na pewno bezpieczniej dla nas by było, gdyby cała gmina została, czy cała zlewnia rzeki Zadrny w tym zakresie uregulowana, więc my spalibyśmy spokojniej, mając na względzie przede wszystkim to bezpieczeństwo epidemiologiczne. Z tego powodu, że nie jesteśmy ciągle pewni tego stanu epidemiologicznego wody, chociaż tu Państwu powiem ciekawostkę, na dzisiaj możemy, według badań wody, możemy się w zalewie kąpać. Badania wody dopuszczają dzisiaj kąpiel w zalewie, ale z tego powodu, że nie jesteśmy ciągle pewni bezpieczeństwa, czy inaczej trwałości tego stanu, decydujemy się na budowę basenów na zalewie, żeby wreszcie wykonać jakiś krok, który spowoduje, że mieszkańcy będą mogli korzystać latem z otwartego kąpieliska. Tak? Ale nie wykluczam, że w przyszłości otworzymy również kąpielisko na zalewie. To jest tylko jeden z kroków, które wcale się nie kłócą. Tak? Kąpielisko na zalewie i baseny. No ale jest jeden warunek. Czy na baseny dostaniemy dofinansowanie z Polskiego Ładu. Więc wszyscy na to czekamy. Wszystkie samorządy czekają na te pieniądze. No jak Państwo wiedzą, jeszcze trwają rozmowy naszego rządu z Brukselą, z Komisją Europejską i z Parlamentem Europejskim na temat właśnie przekazania tych pieniędzy, na temat zaakceptowania polskiego programu odbudowy i przekazania tych olbrzymich środków, na które czeka cała Polska. No i my w Kamiennej Górze oczywiście też. Tymczasem sądzę, albo powiem inaczej, szybciej doczekamy się rozstrzygnięcia wniosków dotyczących Funduszu Dróg Samorządowych. I tutaj przypomnę, że my złożyliśmy dwa wnioski. Jeden bardzo duży, bo na 10 milionów złotych, dotyczący ulicy Lubawskiej, a drugi wniosek na blisko milion złotych dotyczący mostu przy ulicy Lompy, tego kamiennego mostu. I z tym mostem jest sytuacja, przypomnę, taka, że już kiedyś dostaliśmy dofinansowanie na remont tego obiektu, ale z powodu wysokich cen oferentów musieliśmy odstąpić od tego zamówienia i go po prostu unieważniliśmy. Dlatego ponawiamy teraz, licząc na to, że będziemy mogli zrealizować ten remont i że ten obiekt będzie miał i lepszy wygląd i jednocześnie stanie się bezpieczniejszy, bo tu przecież chodzi głównie o bezpieczeństwo. Panie Burmistrzu, jeżeli już jesteśmy przy temacie dróg, chciałbym się zapytać o ulicę Śląską. Jej remont uzależniony był od otrzymania pewnych warunków z ministerstwa. Czy dzisiaj te warunki już są? Nie, z tego co ja wiem, to nie otrzymaliśmy jeszcze tych warunków. Będziemy monitorować o to, żeby tam minister się zgodził na pewne odstępstwa, żeby nie robić tam zbyt wielkiego zamieszania w tej okolicy. Ja Państwu powiem, że samorządy w Polsce generalnie wystąpiły do ministra czy do premiera, już w tej chwili nie chcę Państwa wprowadzić w błąd, ale z wnioskiem jasnym, żeby w takich miejscach, na takich osiedlach, jak u nas tam osiedle przy ulicy Śląskiej, gdzieś na osiedlach takich powiedzmy jak Antonówka, czy w innych, czy powiedzmy ulica Nadrzeczna, żeby nie budować dróg według standardu, które zakładają dzisiejsze przepisy, bo my nie jesteśmy w stanie wybudować tak szerokich dróg z chodnikami, z całą infrastrukturą, która wymagana jest dzisiaj w programie, który dofinansowuje właśnie drogi samorządowe. Więc jest wniosek samorządów z wielu miast, aby po prostu zmienić te kryteria, żeby był łatwiejszy dostęp do tych środków, żeby na starcie te projekty nie były dyskredytowane jako nieodpowiadające kryteriom. Także mamy nadzieję, że rząd się przychyli do tego wniosku i wtedy będzie można realizować więcej projektów takich właśnie na osiedlach, na jakichś dojazdowych uliczkach, bo dzisiaj te kryteria zdobywania pieniędzy z tego funduszu są bardzo, proszę Państwa, rygorystyczne i trudno na mniejsze, mniej uczęszczane czy na niższe kategorie dróg dostać dofinansowanie.
Panie burmistrzu, na zakończenie chciałbym zapytać o kamiennogórską obwodnicę. Już w tej chwili tak naprawdę droga S3, widzimy jej zarys, widzimy też coraz większe problemy, jeżeli chodzi o możliwości komunikacyjne tego skrzyżowania przy ulicy Katowickiej, Wałbrzyskiej, Legnickiej. Czy dzisiaj coś wiadomo? Proszę Państwa, ja bym już nie chciał wracać do czasów poprzednich, do tego, kiedy tutaj sterował miastem i urzędem pan burmistrz Świątek. Nie chciałbym do tego wracać, ale przy tej okazji muszę powiedzieć, że to jest jedna z tych spraw, które zostały zupełnie zapomniane, pominięte. I przez to dzisiaj my już w pewnym sensie cierpimy, bo zaczynamy już oglądać skutki tego, co za chwilę się wydarzy. Ale dzisiaj mamy budowę, tak? Więc są utrudnienia, ale później będziemy mieli utrudnienia związane z bardzo dużym ruchem samochodów z kierunku Wałbrzycha, prawda, i z Czarnego Boru, z Grząd i skąd tam jeszcze chcemy, z Nowej Rudy nawet tutaj. Więc będziemy mieli ten problem, o którym nikt wcześniej nie pomyślał. Ja tylko jak wszedłem do ratusza, to jako burmistrz, to sygnalizowałem, że trzeba coś z tym zrobić. Niestety dyrekcja generalna i minister infrastruktury nie uwzględnił naszych licznych wniosków. My mamy dużą dokumentację w tej sprawie i mogę powiedzieć chyba już dziesiątki spotkań i rozmów i nawet obietnic. Ja mówiłem już o tym Państwu wiele razy. Były obietnice, które zapadły w Warszawie, że dostaniemy tę obwodnicę. Ostatecznie pan minister Adamczyk niestety nie potwierdził tych obietnic i jest mi z tego powodu bardzo, bardzo przykro, bo był już taki czas, że uwierzyłem, że uda się to zadanie naszej obwodnicy zrealizować łącznie ze Strójką. Niestety nie udało się i teraz musimy czekać, proszę Państwa, na zakończenie tej budowy, żeby rozpocząć dalsze kroki, czyli kroki związane z projektowaniem, z wytyczeniem korytarza, a dopiero później szukaniem też dofinansowania na budowę tej nowej drogi, tej obwodnicy. Cieszę się, że cały czas mamy tutaj wsparcie marszałka, że Urząd Marszałkowski i marszałek Myrda i marszałek Przybylski przychylnie patrzą na ten temat, ale no, dzisiaj sytuacja jest taka, że nie zrobimy nic, dopóki nie skończy się budowa, dopóki nie będziemy mieli konkretnych map, na podstawie których będziemy mogli projektować przyszły przebieg tej obwodnicy. Więc proszę Państwa, czekają nas lata trudne, gdy chodzi o przejazd przez Kamienną Górę. No, być może uda się zrobić rondo na Wałbrzyskiej i Katowickiej, ale ten temat też jeszcze nie jest do końca dograny, więc nie chciałbym mówić, że będzie. Natomiast już dzisiaj Państwu powiem, że nawet gdy będzie to rondo, to ono w nieznacznym stopniu tylko poprawi naszą tutaj przepustowość właśnie w tych miejscach. Dlatego warunkiem dalszego normalnego funkcjonowania Kamiennej Góry jest po prostu obwodnica. I to w czasie, kiedy Czesi uruchomią swój odcinek, będzie jak najbardziej przez nas odczuwalne. Dziękuję bardzo. Dziękuję.